Cześć, tu Karolina. Witam Was na moim kanale w wyjątkowym filmie. Jest to długo zapowiadany live update. I przejdźmy od razu do sedna, dlatego że jestem w nowym miejscu, nigdy wcześniej nie było tego tła i mogę oficjalnie powiedzieć, że jestem w moim nowym mieszkaniu. I długo, długo to skrywałam. Gdzieś tam coś mi się wymsknęło i nawet o tym szczerze mówiąc zapomniałam, ale część z Was uważnie mnie słucha i pamiętaliście, że gdzieś tam coś wspomniałam o Warszawie. Także rozwiewając wszelkie wątpliwości, przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkam sama. I teraz, kiedy to nagrywam, to jestem tutaj tak naprawdę pełny drugi dzień. Także to jest początek mojej przygody. Zapewne pojawi się wiele pytań, dlaczego przeprowadziłam się do Warszawy, dlaczego nie do Hiszpanii, itd., itd. I po prostu ostatnio zrozumiałam, że to jest miejsce, które jest najbardziej logiczne dla mnie, jako taka moja baza. Wszystkie moje najbliższe osoby, moi najbliżsi przyjaciele są w Warszawie. Moja rodzina jest niedaleko, bo w Łodzi. Oczywiście mam też cudownych bliskich w innych miastach, czy nawet w innych krajach, ale najwięcej osób jest tutaj, jakby zawodowo też pod kątem podcastów chociażby, to tutaj praktycznie mieszkają wszyscy moi goście, a to stało się dużą, dużą częścią tego, co robię na co dzień. Także to rozwiązanie wydawało mi się po prostu takie intuicyjne i powiem Wam, że miałam już taką opcję w wakacje, żeby się przeprowadzić. Ale wtedy jeszcze wzięłam na wstrzymanie i bardzo się cieszę, bo pojechałam do Stanów. Wcześniej byłam na Seszelach i właśnie na Seszelach zrozumiałam, że chcę tutaj pobyć. Możesz zadawać pytania, na ile się przeprowadziłam? Ojejku, strasznie szybko mówię. Nie wiem. Może na miesiąc, może na rok, może na 10 lat, może na zawsze. Ja nie wiem, staram się nie planować. Teraz tutaj jestem i czuję po prostu, że to jest dobry wybór. I bardzo się cieszę, że będziecie towarzyszyć mi w tej mojej przygodzie, kiedy to na stałe mieszkam w Polsce. Ale tak jak mówię, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, na ten moment jest ekstra, jestem w moim mieszkaniu. I od razu dajcie mi znać, czy chcielibyście, nie wiem, obejrzeć to mieszkanie. Nie wiem, czy to jest może tak ekscytujące, ale ja chętnie w jakimś tam filmie przemycę. Coś typu flat tour i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mam ściągę, słuchajcie, bo dzisiaj mam ogłoszenia parafialne. Dużo ciekawych informacji, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w nowym roku. I pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, to to, że kończymy sprzedaż codziennika w tej formie, w jakiej go znacie, w tym miesiącu. Także jeżeli chcecie kupić codziennik, to możecie to zrobić tylko do końca stycznia lub też do wyczerpania zapasów. Możecie go kupić oczywiście na mojej stronie karolinasobańska.com. Oczywiście wszystkie linki Wam podam u dołu, ale do wyczerpania zapasów lub do końca stycznia możecie go dostać. To jest też jakby decyzja taka logistyczna, dlatego że właśnie jestem w Warszawie, my wysyłamy to wszystko same i po prostu postanowiłyśmy, że tutaj zakończymy sprzedaż na ten moment, ale to będzie dłuższy moment, bo wymyśliłyśmy z Małgosią coś wyjątkowego dla osób, które są zainteresowane i posiadają codziennik. Postanowiłyśmy otworzyć prywatną grupę codziennikową, do której dostęp mają tylko osoby, które posiadają codziennik. I w tej grupie będziemy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o pracę z codziennikiem, swoimi wątpliwościami, swoimi różnego rodzaju przemyśleniami czy wnioskami, ale też trudnościami. I formuła grupy jest taka, że tak jak mówię, otwarta jest dla wszystkich osób, które mają codziennik, ale co tydzień będzie dla Was live. Jeszcze szczegóły są do ustalenia, jaki to będzie dzień tygodnia. To będzie ona godzina wieczorna i musimy to dograć z Małgosią. I raz na dwa tygodnie live'a będzie prowadziła Małgosia i będzie odpowiadała na Wasze pytania. Małgosia jest psychoterapeutą i oczywiście współautorką codziennika. Dlatego też, jeżeli macie wszelkiego rodzaju pytania takie
do eksperta, to będzie dla Was przez pół godzinki co tydzień, co dwa tygodnie. Natomiast raz na dwa tygodnie, czyli na zmianę, będę prowadziła live'a ja i ja będę z Wami w trybie rzeczywistym jakby ten codziennik wypełniać teraz od nowego roku i będę w live'ie dzieliła się jakimś swoim pytaniem z codziennika i mówiła Wam o swoich przemyśleniach odnośnie tego tematu, także taki bardzo, powiedziałabym, osobisty format to przybierze, ale wiem, że my wszyscy użytkownicy codziennika jesteśmy w tym razem i też jakby jesteśmy w tej podróży, która jest bardzo taka odkrywająca i osobista, dlatego pomyślałam, że to będzie taki miły akcent, że ja będę dzieliła się swoją przygodą i swoimi refleksjami nad tym, co czym dzielę się w codzienniku. Także zapisy do grupy macie w opisie i wstęp do grupy mają tylko osoby, które posiadają codziennik. Także tam będzie, możecie oczywiście wnioskować o zapisanie do grupy, wnioskować, jakby dodać się do grupy i ja wtedy Was przyjmę. Kolejna istotna kwestia to są treści, jakie będą pojawiały się w nowym roku. Mamy 2020, co jest niesamowite i po pierwsze no, podcast, tak? Podcast to jest moje dziecko, które uwielbiam i które nadal będzie się rozwijało. Wspominałam trochę o tym, że planuję robić podcasty wideo i rzeczywiście jest taki plan. Nie wiem, czy to się uda już w lutym, czy może od marca, ale zrobię wszystko, żeby tak było, bo wydaje mi się, że to będzie jeszcze ciekawszy format dla Was wtedy. Także mam dla Was teraz dwa podcasty jeszcze o USA. Potem mam dla Was całą taką miniserię czterech podcastów tematycznych, która mam nadzieję, że Wam się spodoba, to będzie coś nowego. I potem już takie bardziej losowe wywiady. Mogę Wam zdradzić, że na pewno powróci Asia Podgórska w bardzo fajnym klimacie i temacie. Będzie o młodzieżowym strajku klimatycznym, będzie o pielęgnacji cery trądzikowej, będzie o zmianach, jakby o zmianach klimatycznych, ale też o tym, co się może wydarzyć w Polsce w najbliższym czasie. Będzie parę etycznych marek, o etycznej modzie, także będzie dużo, dużo różnych tematów, dla każdego coś dobrego i mam nadzieję, że będziecie ze mną. Podcasty oczywiście ukazują się na YouTubie, ale też na Spotify, na iTunesie w każdy poniedziałek o godzinie 7 i to się, mam nadzieję, nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o kanał, to w najbliższe 3 tygodnie to będą jeszcze vlogi z USA. Także to jest takie fajne dopełnienie tego, że mamy podcasty o USA i wskakuje vlog Santa Barbara, wskakuje vlog, dwa vlogi z LA. Oczywiście co miesiąc będę miała dla Was inspirację, bo uwielbiam ten format. Z tym, że jeżeli chodzi o dalsze formaty, to chciałabym zapytać Was, co Wy chcecie oglądać w tym roku. Na pewno, tak jak mówię, będą inspiracje co miesiąc. Planuję w tym roku zrobić dla Was przewodniki Vegan Food Guides, czyli przewodniki po najfajniejszych roślinnych knajpach w Polsce. Planuję ten rok troszeczkę właśnie pod hasłem Polska i na pewno chcę odwiedzić i przetestować Wrocław, Kraków i Gdańsk. Także te trzy miasta to jest taki mój plan na ten rok. No ale umówmy się, są tylko 3 filmy. Więc dajcie znać, jakiego rodzaju treści chcielibyście zobaczyć w tym roku. Koniecznie w komentarzach. Bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależy. Ja myślałam też o takim formacie vlogowo-challenge'owym. Na zasadzie, że testuję dla Was różne rozwiązania. Już mówię, o co chodzi. Na przykład tydzień bez Instagrama. Jakkolwiek płytko by to nie brzmiało, dla wielu osób jest to trudne. Tydzień bez kawy, co wydaje mi się, że może być ciekawym eksperymentem. Tydzień na diecie surowej. Tydzień na diecie ketogenicznej. Tydzień intensywnych ćwiczeń, na przykład codziennie. Tydzień wstawania wcześniej rano, to już kiedyś robiłam, ale mogłabym to powtórzyć. Nie mam teraz, jakby wiecie, na spontanie żadnych innych pomysłów. Ale dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało lub jakie inne filmy widzielibyście na kanale. Jestem tu po to, żeby dawać Wam content, który Was interesuje. Prosta sprawa. Patrzymy dalej, co tutaj się dzieje. A, już wiem. No, słuchaj, jeszcze przypominam w ogóle, że możecie dołączyć do mojej grupy, która się nazywa Najmilsza Grupa.
I to jest grupa miłych ludzi, których interesuje zdrowy styl życia, etyczne zakupy, ale też slow life, ekologia, dbanie o planetę i po prostu celebrowanie życia w taki uważny sposób. Także też Wam podziękuję, można się zapisać do tej grupy. Ja oczywiście Was ręcznie zatwierdzam, Wasze uczestnictwo w tej grupie. Tam też sobie fajnie gadamy, tam już są jakieś artykuły, także jest ogólnie bardzo miło, bo to w końcu najmilsza grupa. Natomiast to, co ja chciałam Wam powiedzieć, jakby zdradzić, jeśli chodzi o to, jakie mam plany na ten rok, oprócz tego, że oczywiście kanał, że podcast, z codziennikiem będę oczywiście jeszcze działała, codziennik wróci, ale póki co powiedziałam Wam po prostu o tym, że teraz do końca stycznia możecie kupić ten, już powiem tak, od stycznia nie będzie można kupić tego fizycznego codziennika w tym wydaniu. I to jest, myślę, ważna informacja dla osób, które chciałyby ten codziennik kiedyś mieć, jakby my już go nie będziemy dodrukowywać w tej formie. Natomiast to, co szykuje się w tym roku dla mnie, i trzymajcie za to kciuki, to jest praca nad książką. I mogę Wam powiedzieć, że to będzie współpraca, to będzie połączenie sił moich i jeszcze jednej osoby, zgadujcie w komentarzach, o kogo mi chodzi. I pod tym hasłem upłyną mi, myślę, najbliższe miesiące. To będzie coś ekstra i to będzie coś, czego nie ma na rynku, coś, co mam nadzieję ułatwi, umili życie wielu, wielu, wielu osobom. Także jestem maksymalnie podekscytowana i z tego tytułu chciałabym właśnie trochę bardziej się uspokoić w tym roku, bo jeżeli chodzi o moje takie prywatne plany, chcę pobyć w Polsce, tak jak mówię, zwiedzić trochę tych naszych polskich miast. Mam w planach kilka wyjazdów i postaram się Was zabrać też w podróż ze sobą i będą też vlogi podróżnicze. W lutym jadę do Curychu, do Julki i tam jeszcze kilka wypadów się szykuje w najbliższym czasie, ale generalnie chciałabym skupić się na sobie, na dbaniu o siebie, na takiej codziennej rutynie i o channelowaniu, słuchajcie, mojej kreatywności po to, żeby stworzyć dla Was coś wspaniałego. Jeszcze w tym roku, latem, planuję bardzo, bardzo, bardzo fajny projekt i to też będzie produkt fizyczny. To taki bardziej passion project, o którym Wam na pewno opowiem, ale jeszcze jesteśmy w stanie kompletnej, może nie tyle rozsypki, co burzy mózgu, jeszcze nic się nie wydarzyło konkretnego. I na sam koniec tego update'u mam dla Was pytanie. Mam do Was dwa pytania, w ogóle takie turbo ważne, więc proszę nie wyłączajcie. Pierwsze z nich. Czy ktoś z Was ma sprzedać bilet na koncert Harry'ego Stylesa w Krakowie? Bo ja się troszeczkę zagapiłam, pomyślałam, że może jednak pojadę i biletów już nie ma, więc jeżeli macie bilet do sprzedania, chętnie kupię. Najlepiej dwa. Więc piszcie do mnie. Najlepiej w ogóle maila, jeżeli to jest jakby legitna propozycja. I druga rzecz jest taka, czy ktoś z Was zna jakieś etyczne marki sprzedające pościel? Etyczna, dobrej jakości, najlepiej z organicznej bawełny, czy tam z lnu pościel. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za rekomendacje i to mi napiszcie tutaj w komentarzu. No tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że trochę Was, że Was nie zanudziłam i że te plany Was zaciekawiły. Przypominam o codzienniku, ostatnie sztuki tylko w tym miesiącu. Tak jak mówię, codziennik wróci, ale już nie w tej formie. Jeszcze raz Wam dziękuję, wszystkiego dobrego w nowym roku. Jesteście wspaniali, dołączajcie do grupy codziennikowej, dołączajcie do najmilszej grupy. Ściskam Was z całego serca, do usłyszenia, pa pa. Do zobaczenia!